Halo widzowie, to jest jedyny prawidłowy Instagram, na którym powinniście być. A, nie widać. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj, jak widzicie, wyjątkowo odcinek troszkę nie z tego, co zazwyczaj, czyli troszkę odejdziemy od robienia fabuły na Palionowie, z tego powodu, że już kilka, chyba z ponad tydzień filmy z rzędu pojawiały się z Palionowa, a nie wolno tak, nie wolno tak. Trzeba zrobić coś poza kontentowo również i dzisiaj właśnie taki odcinek wlatuje. Po miniaturce i po tytule już możecie wiedzieć, że dzisiaj będziemy grali w Minecraft, w którym lawa będzie spadała prosto z nieba, aż w końcu nas zaleje. Taki odcinek dzisiaj nagrywam solo niestety, ale jeżeli chcecie taki odcinek z kimś, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę i napiszcie, z kim mógłbym zrobić właśnie taki, może pojedynek w Minecraft, nie wiem jak to nazwać, taki challenge w Minecraft, żeby przetrwać podczas kiedy lawa spada z nieba. Zanim jednak rozpoczniemy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zostawcie subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco. Ja nie przedłużam, życzę miłego oglądania, pozdro! Halo, halo widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy oczywiście na świecie, jak widzicie tam na górze jest wielka platforma, która trzyma lawę, która jest właśnie tam na górze. I zaraz usuniemy tą platformę i lawa zacznie spadać na dół, a my mamy tylko to jest 100 na 100 kratek na to, żeby przygotować się na to, że lawa zejdzie na dół. I moim celem jest zdobycie diamentów. Nie wiem, czy tu będą diamenty w ogóle na tym terenie. Mam nadzieję, że tak. W każdym razie chciałbym to jakoś przeżyć po prostu. Jakkolwiek po prostu. Zobaczymy, co się wydarzy i jakie uda nam się przedmioty zdobyć podczas kiedy lawa będzie spływać z samej góry. Więc myślę, że będzie to dosyć ciekawe. Ja nie przedłużam, ja po prostu sobie gdzieś tutaj stanę tak, żeby te zombiaki mnie nie były, bo tutaj jest ich strasznie dużo, bo jest tutaj ciemno. I usuwamy platformę. Platforma poszła, lawa spływa z góry. Nie wiem, ile mamy czasu, nie liczyłem tego, nie mam pojęcia, ile zajmie lawie zejście z samej góry na sam dół. Wiem tylko, że musimy się przygotować jakoś na to. O kurczę, nie, zostaw mnie. Musimy się przygotować jakoś na to, żeby jednak móc przetrwać tutaj w tym wszystkim. Dobra, mamy crafting, ja sobie go zabiorę już, bo w sumie lepiej go mieć niż go nie mieć, więc weźmy go od razu ze... O dobra, myślę, że nie wypadł. Weźmy łóżko ze sobą też jedno, może nam się przydać. Tutaj jest mnóstwo tych szkieletów. Ja nie chcę się bić, ja nie chcę. Zostawcie mnie. Dobra, tu nic więcej nie ma, zostawiając nam spawn pointa. Zobaczymy, czy w ogóle zginiemy tutaj w takiej sytuacji. Lawa spływa z góry niemiłosiernie szybko, więc nie mamy za wiele czasu. Ja potrzebuję tutaj jakiekolwiek przedmioty. Ja liczę na jakąś skrzynkę, w której będę miał coś, jakieś narzędzia czy coś z tego typu. O kurde, nie strzelajcie do mnie. Dobra, zróbmy tak. Bierzemy tutaj te wszystkie rzeczy, to się nam przyda, okej. Okej, zróbmy w takim razie z tego narzędzia już, bo nic raczej lepszego nie znajdziemy. Więc zróbmy sobie kamienny, no wszystkie kamienne, ale zaczynając od drewnianego kilofu. Będziemy potrzebować tego kamienia 3 plus miecz, no plus łopata, to jest 9 w sumie, 9 bloków. Tylko, czy ja tu jestem w stanie tak to ogarnąć? Chyba nie do końca, więc ja może zacznę od tego, żeby mieć kilof po prostu. Zróbmy coś takiego, ja nie wiem, ile mamy czasu, żeby na to się przygotować, ponieważ ta lawa płynie bez przerwy tak naprawdę, więc to jest to, że nie mamy wiele czasu. O nie. Dobra, trudno, nie zostajemy tutaj chyba. No, nie zostajemy tutaj, lecimy do innego domku, bo mnie tutaj torturują, więc tutaj sobie skraftujemy tą, jak to się nazywa? Nie chcę kilofa, chcę to i chcę to. I może jeszcze miecz zróbmy, okej. Pytanie, ja jestem ciekaw, na jakim etapie jest ta lawa w tym momencie, ponieważ wydaje mi się, że już będzie dosyć... O kurde, dobra, to nie jest dobre, to nie jest dobry znak, mamy mało czasu, mamy bardzo mało czasu. Tutaj trzeba jeszcze tą, załóżmy sobie, nie strzelaj do mnie. Dobra, mamy tu strasznie dużo rzeczy różnych, ale mamy niewiele czasu na to, żeby się przygotować, ponieważ zaraz nam to zaleje i schodzimy pod ziemię, to jest tyle czasu. O kurde. Dobra, zostaw mnie, nie zwiedzimy chyba wszystkich domków. Strasznie dużo jest tutaj tych mobów, bo tutaj jest ciemno przez to, że tam jest takie coś. Dobra, zróbmy tak. Ja tu gdzieś widziałem tego. O nie, dlaczego ty mi dałaś slowness akurat teraz? Jak ja potrzebuję się śpieszyć. Dobra, nie, no co jest? Czy już zalewa kogoś? Ja słyszę, że się coś pali. Co jest grane? Gdzie tu... Ja chcę jakiegoś... Kurczę, myślałem, że znajdę jakiegoś tego, jak to się nazywa. Golema, żeby móc sobie ogarnąć... jakieś te, jak to, no, żelazo jakieś, żeby mieć, żeby już wiadro, czy jakieś z tych rzeczy. O kurde, ale dobra, to już mamy, to nie potrzebujemy drugiego tego. Dobra, tutaj jest sytuacja napięta, dobra, ta lawa już tu schodzi na dół, już nie mamy za wiele czasu. Trudno, schodzimy na dół, schodzimy pod ziemię. Bo tutaj zaraz nas zaleje. Musimy być gotowi. O kurde. Dobra, nie wybuch. Mamy spokój, dobra, i mamy tylko dwa drewna?
Nie, dobra, mamy trochę tutaj tego, dobra, okej. Dobra, to jest koniec w tym momencie, to jest koniec w tym momencie. Skończyła się nasza szansa na jakiekolwiek tutaj przeżycie. Zaraz się to tu zaleje wszystko przecież. Dobra, ja potrzebuję jeszcze pochodnie. Jedną pochodnię mam Optifine'a. Dobra. O kurde, nie wybuchaj. Dobra, czekajcie, albo niech wybuchnie, tylko ja muszę się tutaj gdzieś... Dobra, super. Dobra, zostawcie mnie! Dobra, nie jest dobrze, widzowie, nie jest dobrze. O kurczę, ale akcja, dobra, tu rozwalamy te zębiaki. Już dajcie mi spokój. Ile was tu jest? Totalnie dużo. Dobra, ta lawa zaraz tutaj wszystkich zaleje. Totalnie wszystkich zalewa zaraz. Dobra, mamy tutaj jakiś... Udało mi się odratować co nieco. Dobra, i to jest ten moment, który możemy patrzeć tylko jak to wszystko się zalewa. Tragedia, dobra, to jest apokalipsa taka, że szok. Dobra, weźmy sobie tą pochodnię do rąk właśnie. Tutaj tak, ty zombiaczku, skrócę twoje cierpienia, żebyś się nie zalał. Dobra, i teraz tak. To jest wszystko, co mamy i to nam musi wystarczyć do tego, żeby zdobyć diamenty. Jak nie zdobędziemy diamentów, to jest lipa. Zalało wszystko. Nie ma nic, dobra, na szczęście znaleźliśmy sobie kopalnię takie, do której tutaj na pewno się to wleje w jakimś stopniu. Ale nie całkiem, dobra, ten się zjarał już. Tu jest ostatnie drewno, które moglibyśmy zdobyć jeszcze. Czy ja go chcę zdobyć? Myślę, żebym chciał go zdobyć, przynajmniej spróbować. Nie, to wszystko się pali już, to wszystko się już zaczyna palić, dobra. Nie zdobędziemy tego, niestety. Trudno, skopujemy się na dół, pod ziemię, lecimy w takim razie zdobyć diamenty. Jeżeli nie uda nam się zdobyć, no to niestety. To jest przegrana akcja w tym momencie. Ale najgorsze jest to, że nie mam żelaza, więc nie mam totalnie nic. W sumie moglibyśmy zrobić sobie nawet challenge taki, żeby się dostać do netheru. W sumie to by było nawet ciekawsze niż znajdywanie diamentów, bo tu wystarczy teraz znaleźć jakby lawa pula pod ziemią. O, dobra, będziemy mieli żelazo, to jest to, dobra, to jest najważniejsze teraz. Nie mamy niestety węgla, żeby sobie przepalić to, no ale dobra, to jest to, że po, takie najważniejsze rzeczy mamy drewno do przepalenia, więc to nam powinno wystarczyć. Mamy 8 żelaza, to jest niewiele, ale mam nadzieję, że znajdziemy tu jakiś węgiel zaraz może. Fajnie by było, dobra, na całe szczęście lawę mamy za sobą, już nie wrócimy na powierzchnię, tam to jest wszystko zalane, więc to już jest koniec tak naprawdę, jeśli chodzi o tamto miejscowe, na którym jest ten poziomie, 27. Dobra, najgorzej jakbyśmy teraz padli do lawy. I to jest koniec odcinka, bo przegrywam w tym momencie. To by był dramat totalny. Na 11 poziom musimy się skopać. Ja nie mam niestety tyle kilofów, żeby móc sobie, i drewno, żeby móc sobie pozwolić na to, żeby kopać się na dwie kratki w dół. Więc musimy niestety zaryzykować ten sposób i kopać się po prostu równo w dół. O, już przekopaliśmy! O kurczę, to z powrotem wracamy. Wracamy na 11 poziom. Mamy 11 poziom i teraz tak. Robimy naszą tutaj tajną bazę taką chwilową. Znaczy chwilowo, w sumie to już na całe życie, to nic się nie zmieni więcej. Ale musimy zrobić tak, musimy zrobić piec. Wkładamy do pieca, bierzemy to. I teraz tak, przepalamy takie rzeczy jak właśnie drewniany kilof chyba. No bo nie widzę sensu przepalania drewna od razu. Chociaż to nam nie wystarczy totalnie, dobra. Czekajcie, muszę wiedzieć ile tego mam. Bo nie jest kolorowo. Potrzebujemy tego trochę. Nie, mamy strasznie mało drewna, mi się wydaje, że nam może drewna braknąć. Tak, mam takie przypuszczenie, że braknie nam drewna. No nie wiem, to by była tragedia totalna. No ale dobra, spróbujmy to jakoś ogarnąć. I teraz tak, tutaj... Oho, tutaj mnóstwo żwiru, to może w drugą stronę. Teraz tak, czy to... Dobra, niech się to przepala, trudno, będziemy z drewnem tyle, ile go będziemy mieli na koniec i trudno. Mówi się trudno i żyje się dalej, widzowie. Mamy 8 żelaza będziemy mieli, to jest mało. Ale mam nadzieję, że nam wystarczy. Dobra, kilof nam się już zepsuł, więc to jest lipa totalna. Zróbmy sobie w takim razie kilof 1. To na pewno musimy zrobić. Musimy zrobić jeszcze... jak to się nazywa? Musimy zrobić, widzowie, wiadro. A już i tak nam nie starczyłoby na kolejny kilof. Więc ten kilof jak nam braknie, to jest koniec. Więc chyba... Ej, dobra, ja muszę zrobić... Czekajcie, niech się to przepali do końca, bo będziemy... Dobra, zostanie nam trochę tego. Ja wezmę sobie połowę tutaj tak. Zróbmy sobie patyki z tego. I zróbmy kamienny kilof, bo ja nie mogę marnować tego żelaznego, bo muszę mieć nadjaksy. Dobra, weźmy to do końca, to już się przepali tu. I włóżmy ziemniaki, niech się przepali, chociaż może jeden ziemniak, żebyśmy mieli jakiekolwiek żarcie. Chociaż mamy tutaj trochę też tego... jak to się nazywa? Mamy trochę chleba, ale to jest mało, niewiele i może nam nie starczyć przy tej całej naszej podróży tutaj. Dobra, nawet nie zdąży nam się przepalić żaden ziemniak, dobra, to trudno. Dobra, mamy też to żarcie jakby co. Okej, dobra, weźmy te rzeczy, jakbyśmy tu mieli nie wrócić już.
i lecimy, prawda, kopać przed siebie kopiemy i szukamy diamentów, bo to jest cel, wystarczy jeden diament i cel jest zaliczony, że wygrany odcinek jest, udało się, mam nadzieję, że, znaczy powinien chociaż jeden diament tu być na tych wszystkich czankach, to jest dosyć sporo, 100 na 100 kratek to jest dosyć sporo, tu powinno być spokojnie, dużo diamentów powinno być, myślę, tylko czy uda nam się na nie trafić akurat? Może być ciężko, ale wiem, że się respi, jeden diament na chunk może się zrespić, w sensie jeden, kilka diamentów na chunk, więc przydałoby się kopać tak bardziej mądrze, czyli na boki też. Więc może zróbmy to, żeby mieć jakąś pewność, że tutaj coś znajdziemy. Zróbmy tak. Dobra, mamy złoto, ale złoto nie, złoto jest nam niepotrzebne. Chyba co drugi się to robi, tak mi się wydaje. Tak powinno to chyba być. No i proszę, jakieś diamenciki. Proszę, bo to jest mój cel na odcinek, no ja muszę znaleźć diamenty jakieś, błagam. Ej, dobra, mam węgiel, co oznacza, że jesteśmy w stanie, jak mając węgiel, wykopać więcej żelaza i kopać żelaznym kilofem, bo sobie to przepalimy, więc jesteśmy uratowani tak naprawdę w tym momencie, bo możemy sobie pozwolić na takie kopanko, z tym, że my nie mamy za wiele drewna, o kurde, to tego nie przemyślałem, teraz to tak uświadomiłem, że nam niewiele starczy drewna na to, no ale dobra, w takim razie zróbmy sobie tutaj piec, tutaj crafting. I przepalmy żelazo. Okej, dobra, czyli teraz już mogę kopać sobie żelazny kilofen, czyli to pójdzie o wiele szybciej. Ale dalej diamentów nie widać, nie widać. Ej, ale słyszę wodę! O kurde, jak dobrze, że tu woda się rozlała. Ale mi się gorąco zrobiło, o przysięgam widzowie, że się spociłem prawie, nie? O kurde, dobra, to była niebezpieczna akcja, to była bardzo niebezpieczna akcja. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak. Ty sobie wybuchnij. No wybuchnij, wybuchnij. Dobra, super. Mamy to! Mamy to, koniec! Wygraliśmy, mamy diamenty. No przecież, dobra, udało się. I to jeszcze ile? Ile? Co jest? Ale bogaty jestem teraz. No przecież, czy może być lepiej? Czy może być lepiej? Czy ja w tym momencie nie znalazłem 6 diamentów? No 6 diamentów, normalnie. To jak ja widzowie jeszcze do netheru idę. Normalnie. Normalnie do netheru, patrzcie to. Teraz tu lecimy dalej, tu będzie oczywiście, że jest lawa. Mamy, dobra, dwie lawy mamy, to jest już coś. I teraz tak, tu mamy już obsydian. Kurczę, tu jest kolejna lawa, dobra, to tu będzie też lawa? Nie, nie ma tu lawy, dobra, zróbmy tak. W takim razie. I teraz zróbmy tak, bierzemy tutaj to. Okej, okay, dajemy tutaj wodę. Bierzemy lawę, stawiamy tu. Okej, okay, jest, jest. Zrobimy nawet portal do netheru, no co ty gadasz. Dobra, robimy to powolutku, powolutku, nikomu się nie śpieszy, ponieważ musimy to dobrze przemyśleć, żeby tu nie było żadnej wtopy, bo jak będzie wtopa, to się, kurczę, no nie wiem, to będę płakał. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Mamy sporo lawy, dobra, udaje nam się to. Dobra, bierzemy kolejną tu. Dobra, jest dobrze. Dobra, starczy nam tego, starczy nam na spokojnie. Dobra, zróbmy teraz tak, tutaj tak, tak i teraz robimy tu. Okej, okay, okej, okay, to było ryzykowne bardzo, co ja tu zrobiłem. Ale dobra, udało się, udało się. Tu musimy zrobić tak. Odstawiamy, bierzemy kolejną lawę. Dobra, i teraz tu. Aha, tylko teraz muszę zrobić. Teraz muszę zrobić taką akcję. O, o! Idealnie. Tu nam to się zaleje, dobra, tu możemy odstawić wodę. Dobra, ale tam był żwir. Musimy żwir ogarnąć teraz. Dobra, dobra. To jest dobre. Dobra, ja robię dwa cele od razu w tym odcinku, bo to przecież kurczę się da. No idź stąd, nie przeszkadzaj mi. Dobra, super. Wracamy w takim razie po jak to się nazywa? Po żwir, bo musimy zdobyć krzemień i lecimy do netheru, normalnie. Lecimy do netheru, przechodzimy Minecrafta. Gdzie to było? Tutaj to było, dobra. Bierzemy to. O, już mało, dostaliśmy. Okej, dobra, super, super. Robimy tak, tak. No i widzowie, da się, oczywiście, że się da. Oczywiście, że się da, normalnie, jesteśmy w 17 minut w netherze, na świecie 100 na 100 tylko. No to przecież to łatwo, totalnie łatwizna, dobra, bierzemy tutaj te rzeczy z tego, żeby mieć ze sobą tam wszystko, co potrzebujemy. Bierzemy tutaj siekierę, taco, rozwalamy to, bierzemy węgiel. Zresztą nie wiem po co, bo ja tam tylko wejdę i kończymy. Wchodzę do netheru, chyba że będzie forteca i bastion obok, to robimy speedrun do końca. Ale wątpię, że był tutaj taki... A tu też jest border!
O kurde, jakby tutaj się trafiło nam w borderze i jakbyśmy jeszcze w borderze mieli wszystko, żeby zespeedrunować, to by była jakaś, nie wiem, to totalny pokczam by to był, no ale dobra, no niestety, mamy, tutaj też jest border, nawet nie wiedziałem, że się border też tworzy w nederze, no ale dobra, okej. Okay. Jest, w każdym razie udało nam się zdobyć dwa cele w sumie, zrobiliśmy i portal do netheru i zdobyliśmy diamenciki, co uważam, że jest ogromnym sukcesem i totalnie nie spodziewałem się, że to nam się uda, więc ja jestem szczęśliwy. Jeżeli chcecie jeszcze jakiś taki odcinek z takich właśnie challenge, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się na... Myślałem, że on wyszedł poza border. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, pozdro i pa pa!